o 7 świętych kierunkach w domu naszego wnętrza. Jest to bajenda z tomu Drzewa kochać potrafią, w którym mają sobie tak po imiańsku, po słowiańsku. Więc zapraszam Was na dzisiejsze czytanie. Stąpajmy po ziemi lekko, ze wszystkimi żywymi istotami, małymi i wielkimi, pamiętając w trakcie tej drogi, że tylko jeden Bóg, dobry i mądry, stworzył wszystko. To był fragment indiańskiej modlitwy w moim tłumaczeniu. Wiele osób, kroczących ścieżką naturalnej magii, czy też ścieżką pierwotną, związaną z naturą i poszanowaniem ziemi, jak i z szacunkiem dla niewidzialnych aspektów i energetycznych powiązań kosmicznych, stara się zgłębić swoje powiązania z wielką tajemnicą, której wszyscy jesteśmy częścią. Nasze życie zatacza koło, a bycie człowiekiem oznacza podróżowanie we wszystkich kierunkach tego obszaru zdarzeń, spotkań, żywiołów, pór roku, światów równoległych, miejsc przodków, relacji społecznych, by móc otwierać się w czasie tej swoistej podróży na duchowy, emocjonalny, mentalny i fizyczny rozwój. Wielu ludzi rozpoznaje 4 święte kierunki, jednakże tak naprawdę jest ich 7. Każdy kierunek ma swoje znaczenie, a w zależności od nacji i miejsca zamieszkania ludzi są one częściowo zróżnicowane, choć spójne w generalnym opisie. Postaram się na podstawie indyjskich źródeł i przekazów ustnych z wyspy Manitoulin przybliżyć nauki związane z tymi kierunkami. Mam nadzieję, że zaczniemy doceniać samych siebie i daleko podążymy ścieżką łagodnego stąpania po ziemi, by otworzyć nasze kanały energetyczne na to, co przyszłość ma dla nas w zanadrzu. Na dostrzeganie człowieczeństwa, a nie tylko narodowości, koloru skóry, orientacji seksualnej, stanu posiadania dóbr wszelakich i przynależności do grup religijnych czy partii politycznych. Tak więc wschód. To kierunek duchowości, miejsce nowych narodzin i początków. Tam słońce wstaje, a my podążamy na jego spotkanie. Wiosna tańczy wraz z wiatrem, jeleń pląsa na otwartej przestrzeni oddechu. Otwiera się serce, a kolorem rozgrzewającym jest czerwień upstrzona żółcieniami pierwszych jaskół. Ziemia ukorzenia nas i wszelkie stworzenie w swoim życiodajnym łonie. Południe to kierunek emocji. Uczy nas miłości, wyrażania uczuć, dostrzegania wartości rodziny i społeczności, w jakiej przyszło nam żyć. Tutaj rodzi się odwaga i umiejętność stawiania czoła własnym lękom. Rozwija się czujność pod skrzydłami orła. Tutaj wyrastamy z dzieciństwa, wkraczając w młodzieńczość. Żywioł ognia, opiekun tego kierunku, daje nam zapał do działania. Lato otacza ciepłem, nasze ciało daje znać o swoich potrzebach. Umysł wkracza w fazę twórczości i zapalczywości. Biel to kolor oczyszczania i uzdrawiania w pracy z energiami tego kierunku. Ma też ochładzający wpływ na ogień, który choć jest symbolem duchowego oświecenia, niesie ze sobą również zagrożenia, przejawiające się w pysze, zarozumiałości, egocentryzmie i nadpobudliwości. Zachód to kierunek fizyczności. To także kierunek, z którego nadchodzi uzdrowienie. Tu rozum rozrasta się w pełni dorosłości, podczas gdy woda, żywioł i opiekun tego kierunku łagodnie obmywa i oczyszcza z brudów życia. Czarny niedźwiedź uczy nas przygotowania do zmian, podczas gdy jesień okrywa i otula ochładzającą się ziemię kobiercem z wielobarwnych liści. Dni ubywają w cieniu czerni i niebieskości zbliżającej się nocy w cyklu natury. Północ to kierunek rozumu, często zwany kierunkiem, z którego nadchodzi mądrość. Tu uczymy się o poświęceniu. Ziemia otulona śnieżną bielą otwiera nasze dusze na rozważania i sięganie po przekazy przodków i starszyzny, którzy w tym kierunku mają swoje miejsce spoczynku. Północ jest miejscem końca i początku jednocześnie. Tam mieszka biały bizon i reprezentuje, podobnie jak łosoś dla ludzi wybrzeża, mądrość poświęcenia. Powietrze chłodnymi podmuchami arktycznych wiatrów oczyszcza umysły i dusze z wielu nabytych uprzedzeń. Kierunek powyżej to niebo,
jak nasz własny Ojciec w niebieskości skryty, spogląda z wysokości na nas wszystkich, na nasze zmagania, poczynania, radości i smutki, na toczące się życie. Tu możemy mieć czyste wizje i podążyć ku Stwórcy. Kierunek poniżej to Ziemia, nasza Matka, która jest zawsze gotowa nas podtrzymać, gdy upadamy. W jej zielonych ramionach czeka nas wytchnienie, a w nabrzmiałych obfitością piersiach pokarm. Matkę Ziemię reprezentuje żółw. Matka Ziemia i Ojciec Niebo zawsze obok siebie trwają. Każdy sprawuje opiekę nad nami w sposób doskonały. Wszystko, co mamy, pochodzi z ziemi. Żywność na naszych stołach, ubrania okrywające nasze plecy, woda niezbędna do przetrwania i surowce przyczyniające się do rozwoju. Matka Ziemia i każda nosicielka życia są święte. Matka troszczy się o nas codziennie. Gdy wnikniesz głęboko w ziemię podczas upalnego dnia i poczujesz jej ochładzające właściwości odbierające gorączkę z Twego ciała, doświadczysz jej miłości. Poznasz, jak Cię kocha. W sobie to kierunek siódmy, nasze święte centrum. Często nie widzimy siebie jako cennych i ważnych, a takimi jesteśmy. Stwórca, wielki duch, jest w nas wszystkich. Jesteśmy istotną częścią życia. Jesteśmy życiem w akcji, miłości, ruchu i wzrastaniu. Święta fajka, tożsama z modlitwą lub intencją dobra, dotykając serca, sięga głęboko do Twego wnętrza. Bez Ciebie nie ma nic. I tego przesłania doświadczamy w sobie. Cóż to wszystko oznacza? Ano to, że jako ludzie powinniśmy się jednoczyć bez sztucznie wykreowanych podziałów, korzystając z mądrości wszystkich narodów, przesłań tych, co przed nami tu byli, żyć w szacunku dla siebie samych i innych oraz kroczyć z uwagą po ziemi, poszerzając spektrum świadomości, by móc poszybować do gwiazd i przestworzy żyjącego kosmosu. Gdy nadejdzie nasz czas,